Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem wam wczoraj, zrobimy sobie kilka quizów na stronie Same Quizy. Zanim rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje. Pozdro. Ja nie przedłużam, bo ja nie chcę przedłużać, wiecie o co chodzi. Rozpoczynamy od razu robienie quizu, ponieważ quizy są najfajniejsze. Jak widzicie, dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy robić kilka quizów związanych z Robloxem, ale zanim jednak przejdziemy do quizów związanych z Robloxem, chciałbym zrobić dwa quizy, które nie są związane z Robloxem. Jedna będzie związany z Minecraftem, drugi będzie związany z Among Usem, a później mamy cztery quizy z Robloxem. Przechodząc do pierwszego quizu, jak widzicie, mamy którą miksturę z gry Minecraft mógłbyś wykorzystać w prawdziwym życiu. Ja jestem szczerze mówiąc ciekaw, ponieważ, no jestem ciekaw, jaką miksturę mógłbym użyć, zaraz się oczywiście dowiemy. Jesteś bardziej osobą leniwą czy aktywną fizycznie? Oczywiście, że jestem bardziej leniwym. Jestem o wiele bardziej leniwy, to naprawdę przysięgam, to dla mnie ruch to jest tragedia. Chciałbyś, aby jaka rzecz była ci bliska? Woda, ogień, chmury, moc, czterolistna koniczyna. O kurczę, wydaje mi się, że... A w jakim sensie moc? W sensie, że siła chyba, że mięśni siła. Ogień jest koks. Masz czasem ochotę zniknąć na chwilę? Tak, czasem mam potrzebę, aby nikt mnie nie widział. Myślę, że każdy ma w takim swoim życiu taki moment, w którym gdzieś chce pobyć sam, ale w jakim sensie zniknąć na chwilę? No na chwilę może i bym chciał, no. Uważasz się za osobę, która wiecznie ma pecha? Nie, pech jakoś za bardzo mnie nie ma. No w sensie, nie mam jakiegoś mega pecha. Jak idzie ci w szkole? Ha, już nie chodzę do szkoły. Dobrze, moje ceny są wysokie, przeciętnie czasem jest dobrze, a czasem nie. Słabo jakoś nie idzie mi za dobrze. No, słabo jakoś nie idzie mi za dobrze. Czy czujesz się zmęczony fizycznie? Oj, powiem szczerze, że często mam tak, że po prostu przez brak ruchu, później jak mam jakiś ruch, to jestem zmęczony faktycznie bardzo szybko. Czy brakuje ci czasu? Tak, nie mam na nic czasu, ze wszystkim się wyrabiam. No czasami mi się zdarzy filmu nie nagrać, ale to wiecie, no są czasami, prawda, potknięcia w życiu. Chciałbym czasem dostać dodatkową energię. Czy chciałem dostać dodatkową energię? Tak, trochę na nowości i siły zawsze się przyda. Oczywiście, że tak. Jakie nietypowe miejsce chciałbyś zwiedzić? Pod wodą krainę, palący się budynek, niebo, kosmos. Ej. Kurczę, na pewno nie palący się budynek, bo co w tym do zwiedzania. Ale podwodna kraina albo niebo, kosmos. Ej, szczerze mówiąc, to się zastanawiam. Bo... chyba bardziej bym chciał... Oj, nie wiem, ej, naprawdę. To jest ciężkie pytanie, bo z jednej strony podwodną krainę bym chciał zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda życie pod wodą, bo no nie wiemy, znaczy możemy, jakby wiemy, ale jakby nie ma czegoś takiego, że możemy sobie popłynąć na to dno i poobserwować to na własne oczy. Ale jednak niebo, kosmos to jest jeszcze lepszy kosmos. No to jest, jak sama nazwa wskazuje, to jest kosmos, nie? Więc chyba bardziej niebo. Mikstura skoku. Okej, miksturę z kogo bym użył w prawdziwym życiu? No ciekawe, pewnie bym doleciał na księżyc, oczywiście, że tak. Dobra, przejdźmy do następnego quizu. Impostor czy crewmate, kim jesteś w prawdziwym życiu? No zaraz się dowiemy, czy jestem impostorem, czy jednak nie. Uważasz się za osobę pomocną? Tak lubię robić i przy każdej okazji pomagam. Nie, nienawidzę pomagać, trudno stwierdzić, czasem komuś pomogę, ale bez przesady. Albo pierwsza, albo trzecia opcja. Bo to też nie jest tak, że na siłę szukam okazji, żeby komuś pomóc. Ale też nie mam czegoś takiego, że... no raczej czasem komuś pomogę, ale bez przesady. W sensie, że to nie są... w sensie, że bliskim pomagam, ale nie ma czegoś takiego, żebym jakoś tak przesadnie ludziom pomagał. O, może tak. Czy umiesz dobrze kłamać? Tak, nie sprawia mi to trudności. Nikt jeszcze nigdy nawet nie zauważył, że kłamie. Nie jestem szczerym człowiekiem, nigdy nie kłamie, to złe. Nie przychodź mi to bardzo łatwo. Lecz czasem muszę kłamać. No raczej to ono, czasem to tak czasem trzeba. Wolisz działać w grupie czy samotnie? Zdecydowanie wolę działać w grupie. To zależy, w niektórych przypadkach wolę działać w grupie. No i to jest ta odpowiedź, która mnie dotyczy. Byłeś w stanie zdradzić osobę, która ci zaufa? No nie, nigdy nie, takich rzeczy się nie robi. Zawsze starasz się wykonywać ustalone zadania? Tak. Odpowiedz szczerze, czy umiałbyś poświęcić życie dla dobra innej osoby? To zależy, jaka to jest osoba, nie? No bo jakby są pewne granice, jakby jeżeli to jest osoba, której nie znam, no to ciężko, ale gdyby to był ktoś mi bliski, to oczywiście, że tak. Czy uważasz się za osobę podstępną?
Nie, nie uważam, że jestem podstępny. No, nie wiem, podstęp. Czy jakoś jestem... No nie, no. Ja raczej jestem uczciwym człowiekiem. Czy jesteś cierpliwy? Trudno mi to stwierdzić. Czasem tak, czasem nie. To zależy od rzeczy. Czym kierujesz się w życiu? Tym, co uważam, nie jestem dobry w podejmowaniu decyzji? Nie. Tym, co sam uważam, nie obchodzi mnie zdanie i ocena innych, wiem sam, co jest najlepsze. No tak, czasem tak, umiem działać samodzielnie, ale czasem potrzebuję rad... No, to w sumie to bardziej. Uważasz się za osobę wyjątkową? Tak, wiem, że jestem wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Każdy jest na swój sposób wyjątkowy, więc po prostu tą odpowiedź powinien tutaj każdy zaznaczyć. Czy często miewasz wyrzuty sumienia? Nie, chyba nigdy nie dręczyło mnie sumienie. To zawsze, gdy zrobię coś złego, to mam... No, chyba, że tak, no to tak. Dokończ zdanie. Zasady są po to, aby... no i teraz nie wiem, bo z jednej strony czasami są zasady, które trzeba złamać, bo są głupie po prostu. A niektóre są po to, żeby je przestrzegać. No raczej po to, żeby je przestrzegać. O, crewmate, a gdybym dał... A nie mogę zmienić. No, jestem ciekaw, czy od tego zależała po prostu decyzja. No, w każdym razie jestem crewmate'em, widzowie jeszcze mnie nie wyrzucajcie, jestem pomocnym obywatelem. Ale nieważne, przejdźmy do następnego quizu, przechodzimy do Robloxów. 4 Robloxy nas czekają. Pytanie na rozgrzewkę, teraz będziemy się, jakby sprawdzimy, ile ja wiem na temat Robloxa, bo jestem ciekaw w sumie, ile wiem, a od niedawna gram w Robloxa na kanale Simpson Plus, polecam. Pytanie na rozgrzewkę, w którym roku powstał Roblox? Roblox już jest dosyć starą grą, kocham Robloxy. 2012, nie, to było wcześniej, no, dokładnie. To kocham Robloxy, było dla Beki, okej. Kto założył Roblox? Robert Lewandowski. Dawid Boszucki, Baby Ariel. Dawid Boszucki, strzelałem, ale okej. Baby Ariel to amerykańska aktorka. Możliwe. Znaczy, nie wiem, nie kojarzę. Ile Roblox ma gier? O kurde, ponad 30 tysięcy, nie wiem, bo jestem noobkiem. Kto by to liczył? No, kto by... Ponad 30 tysięcy, okej. No mi się wydaje, że kto by to liczył. Czy mam Roblox Premium? Skąd mam wiedzieć? Raczej tak. No, w sensie, ja mam. No, XD. No, ale ja mam Roblox Premium, czyli to o co chodzi. Ja mam, ale to dlatego, że kupiłem. No, w sensie, jakbym nie kupił, to nie miał. Ile kosztują szachy z czekolady? Co? 45 zł? Nie miałem pojęcia, jesteś koksem, 3 na 5, no i fajnie. To sprawdziliśmy, tu 3 na 5, zobaczymy, czy gdzieś mi pójdzie lepiej. Czy w Roblox można mieć przyjaciółkę lub przyjaciela? No, jasne, że można. Która broń jest lepsza? Pistolet od policjanta, MG36. No, MG36. 2 na 2, gratulacje, jestem mistrzem, super, umiem Roblox. Jak dobrze znasz Roblox? Kiedy został dodany Roblox, beta? No, 2006 to już mieli... Beta, okej! Okay. Nieważne. Kiedy Roblox został stworzony? No tu będzie 2006. Dobra. Albo 2004, chyba ciekawe, nie? Dobra, nieważne. Jaki awatar masz? Jak stworzysz konto w Roblox? To jest to. Tak mi się kojarzy, no. Czy był w 2017 event Egg Hunt? Tak? Był, ale już nie będzie. Okej, okay. Fajnie. Znaczy nie fajnie. Jak zdobyć Robuxy? Tworzyć gry i zarabiać przez Game Passy, grać i je zdobyć, kupić je, dostajesz za darmo. Kupić je trzeba. No, niestety. Czy kiedykolwiek powstał Builder Club? Okej, okay. No pewnie tak. No to są takie pytania, że raczej tak, ale nie wiem, co to jest. Kiedy otrzymuje star program w Roblox? Kto otrzymuje star program w Roblox? Osoby, które osiągnęły sukces na YouTube, każdy może mieć za darmo? Ej, naprawdę coś takiego jest? O kurde, no to ja chyba idę po stare ikona, kurde. Ej, dobra. Ja chcę mieć taką gwiazdkę przy niku. Oczywiście, że ja się po to zgłaszam, jasne, że tak. Dobra, ostatni quiz nas czeka w dzisiejszym odcinku. Czy kupiłeś Robuxy? Kupiłem. Czy wziąłeś udział w evencie? Jak tak, zostaje, jak nie, odpadam. No, odpadam. Aha, okej. Okay. Czy stworzyłeś grę w Roblox Studio? Nie, nigdy nie stworzyłem żadnej gry. Ile czasu grasz w Roblox? Krótko, długo raczej nie. 3 na 4, dobra. Krótko mówiąc, podsumowując dzisiejszy odcinek, znam się na Robloxie. Coś tam o nim wiem, coś tam wiem, nie jestem jednak takim totalnym noobkiem, więc myślę, że ja w ogóle chciałbym... Sprawdźmy to jeszcze a propos tego Robloxa dotyczące tego icon coś tam. Czy ja jakoś to tutaj, nie wiem, na helpie to będzie, czy gdzieś? Dobra, widzowie, ja nie wiem, jak to zrobić, żeby mieć ten icon star, czy jak to tam było. Możecie mi napisać w komentarzach, jak to zrobić, jeżeli wiecie. A ja wam tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.